Nie jest prawdą, że maluchy w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do suwalskich przedszkoli będą pod opieką tylko jednej osoby. Niepokojącą informację podawały niektóre lokalne media, a zdementowała ją wczoraj Ewa Sidorek, zastępca prezydenta miasta podczas konferencji prasowej. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej pojawili się rodzice przedszkolaków. W przedszkolach, które są prowadzone przez miasto Suwałki, obecnie jest 61 oddziałów. W szkołach istnieją kolejne 22. W każdym przedszkolnym oddziale wraz z dwiema nauczycielkami wychowania przedszkolnego dziećmi zajmują się tak zwane nianie. Są to osoby zatrudnione w celu wsparcia nauczycieli w sprawowaniu opieki nad maluchami. Aktualnie w 61 przedszkolnych oddziałach pracuje 78 tak zwanych niani. Jest ich więcej niż oddziałów, wyjaśniała Ewa Sidorek. Chcemy, by do każdej grupy obok nauczycielek przypisana była jedna osoba pomocnicza. Tak jest w wielu polskich miastach i to się sprawdza, uzasadniała pani wiceprezydent. Z tą koncepcją nie zgadzają się rodzice. Media informują, że na każdy oddział trzylatków przypadają 4 etaty, co oznacza, że 4 osoby przez cały dzień opiekują się naszymi dziećmi. Realia są takie, że panie nauczycielki pracują przeważnie po pół dnia, a ich godziny nie nakładają się na siebie. Są to 2 etaty. Więc faktycznie w każdej grupie jest jeden opiekujący się nauczyciel. Pomoc w grupach należy do woźnych. To jest jeden etat, które oprócz dbania o czystość we wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych wykonują szereg czynności związanych z żywieniem dzieci. W ciągu dnia dzieci otrzymują 3 posiłki, które trzeba rozdysponować na grupy, posprzątać salę po posiłkach i pozmywać. Z tego wynika, że panie woźne ponad połowę czasu swojej pracy spędzają na innych obowiązkach, a nie na opiece nad dziećmi. Jedyną osobą, która przez cały czas jest naszymi dziećmi, to jest niania. Jest to jeden etat, która jest do dyspozycji przez 8 godzin dziennie. A radni podzieleni, a niektórzy wręcz rozdarci. Przyzwyczailiśmy rzeczywiście naszych mieszkańców do tego, że usługi w Suwałkach są na bardzo wysokim poziomie. Nie tylko na wysokim poziomie, ale na bardzo wysokim poziomie. I dobrze by było ten standard zachować. Mówię to jako rodzic, mówię to jako radny Rady Miejskiej. I tutaj apeluję w szczególności, że przy tym procesie racjonalizacji bardzo bym prosił o ścisłą, ale podkreślam to, ścisłą współpracę z dyrektorami tych placówek, ponieważ to oni tak naprawdę wiedzą, jakie są potrzeby. Oczywiście ta racjonalizacja, jeszcze raz podkreślam, powinna uwzględniać wszystkie te aspekty. Z jednej strony wydatki, ale z drugiej strony również i bezpieczeństwo naszych dzieci. Proponowana przez wiceprezydent Sidorek formuła zakłada, że do każdego oddziału przedszkolnego będzie przypisany jeden etat tzw. personelu pomocniczego, co przyniesie racjonalizację zatrudnienia i kosztów. Natomiast uelastycznienie organizacji pracy leżące w gestii dyrektorów pozwoli na to, by dzieci były należycie zaopiekowane czy nakarmione. Zdaniem matek jest to niemożliwe. Te dzieci po prostu w tej chwili, jak przychodzi trzylatek, on nie umie sam się ubrać, nie umie podciągnąć majteczek do góry, nie w stanie pójść sam umyć rąk, a teraz bierzemy, idziemy z jednym dzieckiem umyć ręce, a 24 dzieci zostaje, kto się nim będzie opiekował? Zaproponowane przez prezydenta przesunięcie dodatkowych opiekunek z 6 do 3-latków też zdaniem mam nie przyniesie niczego dobrego. Ich zdaniem w 25-osobowej grupie 6-latków dwoje nauczycieli pracujących zmianowo również nie podoła należycie opiece. Fakt pozostawienia jednej osoby wspierającej nauczyciela zdawał się chwilami umykać rodzicom. Nie wyobrażam sobie tego, żeby jedna pani poradziła sobie z taką dużą grupą. Dzieci w szkole podstawowej idąc na wycieczkę, idą z dwoma paniami, tak? Dzieci mają różne pomysły, rozbiegną się i ta jedna pani, no co ona zrobi, tak? Nie wiadomo, czy je łapać, czy zbierać, tak? No ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. W innych miastach, kilka takich przykładów przytoczyła podczas wystąpienia Ewa Sidorek, obowiązuje schemat. Jeden oddział, jedna osoba personelu pomocniczego. To się sprawdza, argumentowała, dodając, że przecież personel pomocniczy według założeń miasta można przesuwać w zależności od potrzeb. To jednak nie przekonało rodziców, którzy stoją na stanowisku, że do każdego oddziału obok dwojga nauczycieli
powinny być na stałe przypisane dwie osoby do pomocy. To, że dodatkowy personel kosztuje i to niemało, nie jest dla obecnych na sesji mam wystarczającym argumentem. Dla nich, jak podnoszą, najważniejsze są komfort i bezpieczeństwo dzieci, a nie pieniądze. Dzisiaj miasto nie pobiera od rodziców opłat za przedszkola, co oznacza, że kasa miejska na utrzymanie przedszkoli wykłada 100% ich kosztów, wskazuje prezydent. W odpowiedzi mamy przedszkolaków mówią. Ja rozumiem, że nie mają pieniędzy, tak? My jako rodzice nawet tam rozmawialiśmy, tak? No jest... Nikt w ogóle nawet nie chce, jak do tej pory, miasto nie chce wejść w dialog i wysłuchać nas jako rodziców. Nawet dyrektorów. My nawet padały u nas na przykład w przedszkolu głosy, że my jesteśmy w stanie dołożyć. Tak, do tego. Tak jak było kiedyś, tak? Bo pan prezydent chwali się po prostu, tak? Że darmowe przedszkola. Nikt nas nie pyta, a może my tego nie chcemy? Może my chcemy wesprzeć te nianie, żeby one zostały, żeby zabezpieczyły opiekę i żeby nasze dzieci były bezpieczne, tak? I my jesteśmy w stanie dopłacić. Dyskusja z rodzicami podczas sesji nie przyniosła konsensusu. W niepublicznych przedszkolach grupy są zasadniczo takiej samej wielkości, jak w placówkach prowadzonych przez miasto. W każdej grupie, tak jak w publicznych placówkach, pracuje dwoje nauczycieli. W Zielonym Zakątku na przykład nauczycielom najmłodszych dzieci pomagają dwie osoby personelu pomocniczego, a w starszych jedna. Ale... jak poinformowała nas Aneta Winnik, dyrektor Zielonego Zakątka, jest to konieczne z uwagi na ogromną liczbę wyjść. Opłata miesięczna aktualnie wynosi w tym przedszkolu 150 zł bez stawki żywieniowej. Niebawem jednak ta opłata stała wzrośnie, zapowiada pani dyrektor.